tym poradniku zajmie się efektem neon wokół postaci lub jakiegokolwiek obiektu. W tym wypadku jest to kobieta. Wybieram narzędzie pióro i wybieramy rysuj od punktu do punktu krzywe Baziera. Możemy wybrać styl linii. Ja wybiorę akurat linię ciągłą. I tak, wybierzmy teraz kolor odpowiedni pod kolor naszego neonu. U mnie będzie to kolor niebieski. Klikamy raz. Najlepiej tutaj od dołu, żeby po prostu efekt wyszedł odpowiednio dobrze. Naciągamy w drugim miejscu. I operujemy w taki sposób krzywym Baziera, aby uzyskać odpowiedni efekt. Jak widać, pojawiły się nam tutaj teraz takie... taka biała przestrzeń, której nie chcemy. Ją zaraz usuniemy. Więc tak sądujemy, to albo klikamy tutaj na przeźroczystość, albo wchodzimy w obiekt, właściwości i tutaj odznaczamy wypełnienie. Ok, teraz zwiększymy szerokość linii, bo jest ona zdecydowanie za mała. Powiedzmy na 7. Ok, i teraz zaś w kolejnym punkcie. I zaś kolejny punkt. I tak dalej właśnie operujemy aż do samego końca. Ok, gdy już zakończyliśmy naszą operację, to teraz klikamy na zastosowanie. I teraz tak, klikamy dwa razy na warstwę wektorową, wchodzimy na style warstw i zaznaczamy poświata zewnętrzna. Zmienimy tutaj rozmiar na nieco mniejszy, praktycznie najmniejszy, może troszeczkę większy. Zmniejszymy poziom krycia i wybierzemy teraz jeszcze odpowiedni kolor. Powiedzmy taki jasno-niebieski. Teraz poświata wewnętrzna. Tutaj też zmienimy na odpowiedni kolor. Zmniejszymy rozmiar. I zmniejszymy poziom krycia. Ok. Dobrze, teraz. Jeszcze tutaj może... jeszcze zwiększymy może poziom poświaty zewnętrznej, bo jest on troszeczkę za mały. Powiedzmy taki mniej więcej. Też nie za dużo. Jeszcze zmniejszymy poziom krycia. Po świecie wewnętrznej zwiększymy nieco rozmiar jeszcze. Ok, myślę, że jest w porządku. Dobrze. Teraz zajmiemy się usuwaniem niepotrzebnych elementów na zdjęciu. W tym celu klikamy przymierze na warstwie wektorowej i klikamy na przekształć warstwę rastrową. Dobrze, teraz bierzemy narzędzie gumka, przybliżymy nieco widok i teraz będziemy jedną linię zostawiać, a drugą usuwać tak, aby neon dostał imitację efektu 3D. Wybieram odpowiedni rozmiar pędzla i usuwamy. Dopasowujemy odpowiedni rozmiar pędzla do elementów, które wymagają szczególnej korekcji. Dobrze, teraz tutaj zostaje. I usuwamy zaś. Tak właśnie co drugą linię, że tak powiem, po prostu musimy usunąć.
Okej, gdy już skończyliśmy, należy jeszcze sprawdzić, czy po prostu linie są zachowane w odpowiedni sposób. Powiedzmy, zwiększę to jeszcze może troszeczkę poświatę zewnętrzną, bo jest ona faktycznie troszeczkę za mała. Troszeczkę przesadziłem. No teraz troszeczkę za dużo aż. Ale powiedzmy, coś pod takim kątem. Ok. Jeszcze poświata wewnętrzna. To troszeczkę zmienimy. Zwiększę co rozmiar i zmniejszę poziom krycia. Nie jest troszeczkę za dużo. O, tak, w sam raz. Ok. Gdy już uznaliśmy, że jest wszystko gotowe, prawie przyjmy się startu. W ten sposób wykonaliśmy efekt neonu.